Woner przysparza pewnych kłopotów również policji. Musimy tutaj wystawiać patrole, które karzą kierowców. Na razie jeszcze traktowaliśmy kierowców, którzy gdzieś tam parkowali nieodpowiednio, dosyć łagodnie, pouczeniami. Tylko było kilka mandatów. Straż Miejska zaczęła już odholowywać pojazdy. Ja myślę, że dopóki kierowcy nie przyzwyczają się do tego, że ten UNERW to jest aleja, na której rządzą piesi, której mają pierwszeństwo, policjanci będą musieli po prostu ostrzej karać. Niestety to nieprzyjemna sytuacja, ale jak widać, kierowcy sami się nie chcą nauczyć tych zasad. Tutaj te tablice mówiące o strefie zamieszkania jednoznacznie wskazują, że można jeździć z prędkością do 20 km na godzinę, że piesi mają bezwzględne pierwszeństwo. Powiem więcej, tutaj nawet małe dzieci, które zasadniczo nie mogą po drogach publicznych się same przemieszczać, tutaj mogą poniżej 7 lat, dziecko może swobodnie chodzić według zapisów ustawy po środku tej alei. Również jeśli chodzi o parkowanie, są pewne obostrzenia, tylko parkować można w miejscach do tego wyznaczonych. Tutaj jak widać w tym miejscu niestety kierowcy tylko na chwileczkę zazwyczaj zatrzymują się, jednak skutecznie blokują, tarasują możliwość przejazdu autobusowi miejskiemu. Dlatego też, tak jak powiedziałem, więcej patroli tutaj będziemy przysyłać i policjanci będą ostrzej karać. My jako policja oczywiście współdziałamy z Zarządem Dróg Miejskich. Tutaj taka koncepcja powstała tego UNERW-u, i to jest prawo oczywiście zarządcy. My jako policja z kolei możemy interpelować, składać wnioski i takie wnioski oczywiście są składane. Ja powiem w ten sposób, idea UNERW-u w ogóle powstała i ona zakłada, że przez UNERW nie przemieszcza się ruch tranzytowy. Tutaj niestety na ulicy Byłej Wieczorka z Siemińskiego kierowcy są przyzwyczajeni, że to jest dobry skrót, ruch jest znaczny. Tutaj poprzednio jeszcze, gdy nie obowiązywał ten UNERW, postawiono na przykład słupki wzdłuż chodników. Te słupki dezinformują tak naprawdę, wprowadzamy chaos informacyjny, bo kierowca, który jedzie środkiem, jest tutaj warunkowo, a jest, widząc te słupki, jest przekonany, że piesi powinni chodzić po chodnikach. A tutaj w tej strefie właśnie to nie jest prawdą. Tutaj piesi mogą chodzić całą szerokością i mają pierwszeństwo przed pojazdami. Tutaj kierowca nie może nikogo obtrąbić, nie może przyspieszać. Także tutaj piesi są w swoim azylu. Jednakże na razie jeszcze kierowcy tego nie rozumieją.